Środę, 6 sierpnia, witam Państwa Jelena Kwiatkowska. Zapraszam na magazyn miejski. Dzisiaj w wydaniu rozmawiali o hucie szkła. Sun Beach Tour. Sierpnia prezydent Ryszard Brejza gościł w ratuszu przedstawicieli huty szkła i Rena. Rozmowy dotyczyły przyszłości zakładu. Spotkanie odbyło się w sali kominkowej Nowowrocławskiego ratusza. W czasie rozmów poruszono dwie istotne kwestie. Pierwsza z nich dotyczyła dotychczasowych zobowiązań zrealizowanych przez irańskiego inwestora, a druga możliwości wprowadzenia ulg podatkowych przez miasto, wyjaśnił prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza. Poprzednie spotkanie odbyło się kilkanaście miesięcy temu, kiedy to po raz pierwszy nowy inwestor z Iranu odwiedził nas tutaj w ratuszu i rozmawialiśmy o współpracy i o poszczególnych etapach uruchamiania na nowo produkcji w hucie Irena. Bardzo nas wówczas interesował harmonogram tychże prac. Dziś dojdzie do pewnego takiego podsumowania tego, co udało się inwestorowi do dnia dzisiejszego zrealizować z tamtych zamierzeń. Z tego, co my widzimy już w tej chwili z naszego miejsca, tutaj z ratusza, to prawie wszystko, bo obiekt został wyremontowany, wymieniono wszystkie instalacje, zakupiono urządzenia nowe do produkcji szkła, wyrobów ze szkła, przygotowano pracowników, którzy podejmą za kilka tygodni pracę, więc tych prac wykonano dużo. W minioną sobotę na placu imprez Przewierzbińskiego 9 odbył się mieszczowski Sun Beach Tour. Inowrocławski turniej był jedną z 8 imprez rozgrywanych w naszym województwie. Na placu imprez przy ulicy Wierzbińskiego odbył się trzeci turniej z cyklu Mistrzowski Sun Beach Tour 2014 pod patronatem prezydenta miasta Inowrocławia. Turniej w kategorii kobiet, podobnie jak podczas dwóch poprzednich edycji, wygrała para Katarzyna Pyzdrowska-Weronika Majewska. W kategorii mężczyzn para Łukasz Blamowski i Rafał Szopiński również zwyciężyła po raz trzeci z rzędu. Tak, na co dzień gramy w siatkówkę halową, w sumie w trzeciej lidze. Amatorskie granie, a w lato właśnie lubimy pograć trochę na plaży, trochę rozrywki, fajna atmosfera, w słoneczku poopalać się. Organizatorami imprezy byli Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu, Kujawsko-Pomorski Związek Piłki Siatkowej i Sportowa Agencja Medialna Sam Sport. I to już wszystkie informacje w magazynie miejskim. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia. W upalną sobotę 2 sierpnia na placu imprez przy ulicy Wierzbińskiego 9 odbył się trzeci turniej z cyklu Mistrzowski Sun Beach Tour 2014 pod patronatem prezydenta miasta Inowrocławia. Przez blisko 12 godzin rywalizowało 16 par męskich i 7 żeńskich. Organizatorami imprezy byli Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu, Kujawsko-Pomorski Związek Piłki Siatkowej i Sportowa Agencja Medialna Sam Sport. Panie Alicjo, zanim przejdziemy do turnieju, do tego turnieju, którego jesteśmy świadkami teraz w Inowrocławiu, to może trochę o Pani, bo wysoka dziewczyna, już od razu jakby można podejrzewać, że siatkarska kariera była, prawda? Proszę powiedzieć trochę o sobie w tym kontekście sportowym. No, byłam zawodową siatkarką przez prawie 15 lat z przerwą na starszego syna. Grałam praktycznie cały czas w ekstraklasie w Polsce z jednym epizodem za granicą w Chorwacji. No, siatkówka była zawsze całym moim życiem, dlatego starałam się po zakończonej karierze sportowej zostać właśnie poprzez organizację takich turniejów. Zrobiłam też kurs sędziowski, także cały czas ta siatkówka jest w naszym życiu blisko i zarówno w sezonie halowym i właśnie w letnim. No i siatkówka jest zawsze ważnym sportem w Bydgoszczy, prawda? No, wydaje mi się, że nawet chyba całej Polsce jest duża koniunktura na siatkówkę.
Mówię o Bydgoszczy, bo Bydgoszcz będzie jedną z aren Mistrzostw Świata, a te imprezy, ta dzisiejsza tu w Inowrocławiu i ta, która się zacznie za niespełna miesiąc, bardzo się wiążą, prawda? Tak, no Bydgoszcz będzie w etap drugi gościła u siebie rozgrywki Mistrzostw Świata Mężczyzn. Jest to największa naprawdę impreza, jaka może być w Polsce. A tutaj, jeżeli chodzi o plażówkę, to organizujemy cykl turniejów promujących Mistrzostwa Świata FVB Mężczyzn 2014 właśnie w piłce siatkowej. Mieliśmy taki pomysł na zorganizowanie turu, to jest to Mistrzowski Sun Beach Tour, na kilku boiskach do siatkówki plażowej w różnych miejscowościach. Inowrocław jest dzisiaj trzecim przystankiem na naszym turze. I właśnie jak widać w tle, rozgrywają się tam mecze. Czy taki turniej dzieje się tylko w Kujawsko-Pomorskim, czy ma jakieś odpowiedniki także w innych rejonach Polski? Jest to tylko w Kujawsko-Pomorskim. A skąd pomysł, żeby grać akurat w tych konkretnych miejscowościach? One jakby wyrażały akces, że chciałyby gościć siatkarzy, siatkarki? Wiadomo, że najtrudniej jest zacząć tak naprawdę. I na początku, jak mieliśmy w planach zrobienie 5 turniejów, to trzeba było rzeczywiście jeździć, namawiać. Natomiast jak już się jedno miasto zgłosiło, drugie, trzecie, to nagle się okazało, że nam brakuje terminów do samych Mistrzostw Świata i musieliśmy to poupychać. Dlatego dzisiaj jest turniej tutaj w Inowrocławiu i jutro przenosimy się prosto do Aleksandrowa Kujawskiego na przykład. Także jest bardzo ciężko, jeżeli ktoś gra dzisiaj wszystkie mecze w tak gorącej temperaturze i jutro taki sam będzie turniej. Ale myślę, że te miejscowości nie żałują, bo turniej cieszy się zainteresowaniem mediów. Myślę, że to także dobra promocja takich właśnie miejscowości. No to właśnie miało na celu. Promocja przede wszystkim, bo niektórzy na przykład otworzyli boiska, specjalnie wybudowali boiska. Tutaj w Inowrocławiu wiem, że odbywa się festiwal sportów plażowych, a dlaczego nie wykorzystać takich boisk, jeżeli już są i na przykład my robimy właśnie taką imprezę. Te mistrzostwa, które nas czekają, są mistrzostwami mężczyzn, ale tu grają również kobiety. To myślę, że zabieg nieprzypadkowy, bo wiadomo, że no, kobiety są takim bardzo ciekawym dodatkiem, właśnie może nie dodatkiem, ale no, bez ich obecności turniej nie jest taki fajny. Ja zawsze mówię, że w siatkówce plażowej jest tak, że mężczyźni bardzo fajnie grają, natomiast u kobiet to są walory estetyczne i uważam, że jest to naprawdę bardzo fajnie, jeżeli można popatrzeć sobie na kobiety i zobaczyć bardzo dobrą grę mężczyzn. Zastanawialiśmy się też nad mixtami, czyli mieszanymi drużynami, ale akurat została taka forma. Jest to, mówię, pierwszy raz robimy to po raz pierwszy, także no zobaczymy, sprawdza się póki co. Jako siatkarka profesjonalna na pewno jest pani także w stanie ocenić poziom tych duetów, które tutaj grają, już trzeci jakby taki turniej, jak to wygląda od tej strony? Chciałam od razu zaznaczyć, że siatkówka plażowa całkowicie się różni od halowej, ale poziom jest naprawdę wysoki. No, już sam fakt, że na pierwszy turniej przyjechali zawodnicy, na drugi już są przyjechali siatkarze transferu Bydgoszcz i wcale nie wygrali tego turnieju. Dzisiaj widzę nowe twarze, między innymi Inowrocław właśnie opanował. Jako pierwsi się zgłaszali, jest bardzo dużo partii na Wrocławia, no i zobaczymy. Mecze się na razie toczą, zobaczymy jak to dalej pójdzie. No to, że to się nie przekłada, ta gra na parkiecie i na piasku, to my już wiemy właśnie z organizacji Festiwalu Sportów Plażowych, gdzie Inowrocław jest potęgą, wielokrotnym mistrzem Polski, zdobywcą Pucharu Polski, a w piłce na parkiecie ręcznej, no jesteśmy gdzieś daleko. No dokładnie, dlatego mówię, to są całkowicie dwa różne sporty, aczkolwiek no, polega to na tym, że jest to przedłużenie sportu halowego, jeżeli ktoś wcześniej kończy halówkę, tak się mówi, czas na hali, to tutaj można sobie jeszcze potrenować, nie mieć tak długiej przerwy, jak normalnie byłoby koło pół roku. No bo chyba niemożliwe, żeby pojawiła się para, która nigdy nie grała w siatkówkę halową i tutaj, nie wiem, na przykład wygrała, prawda? Szczerze mówiąc nie wiem, bo nie pytałam się chłopaków. Oni na pewno gdzieś grają w czasie zimy, bo muszą trenować, tak? No nie ma tutaj jakichś, ani w Kujawsko-Pomorskim, ani nie wiem, gdzieś w okolicy boisk całorocznych, więc muszą trenować na hali. Turniej w kategorii kobiet, podobnie jak podczas dwóch poprzednich edycji, wygrała para Katarzyna Pyzdrowska, Weronika Majewska. Uśmiechnięta Gasia, bo oczywiście jako jedna z faworytek tutaj dotarła już do półfinału, tak? Tak, pierwszy mecz był trudny, no ale zawsze pierwszy mecz najgorszy, teraz mam nadzieję, że będzie lepiej. Ale jesteście rewelacją całego turu jak do tej pory, bo to jest trzecia impreza tego cyklu. Poprzednie dwa wygrane.
No udało się wygrać. Chciałybyśmy wygrać jak najwięcej, ale jak wyjdzie, to zobaczymy. Powiedz, jak to się stało, że trafiłeś do tego cyklu? A trenerka nam powiedziała i się zgłosiłyśmy. Trenerka, czyli teraz powiedzmy może, jak to się zaczęło w ogóle z siatkówką u Ciebie i u koleżanki? U mnie trenowałam tenisa, trenerka, która mnie trenowała, trenowała też siatkówkę w Toruniu i zaczynałam od gry w Toruniu, później poszłam do Bydgoszczy, a koleżanka zaczynała w szkole i też poszła później do Bydgoszczy. A teraz, jak wygląda Wasza gra w siatkówkę w hali? Weronika gra dalej w pałacu, a ja obecnie nie trenuję nigdzie na ten rok, przyszły sezon. No właśnie, ale tutaj przed chwilą rozmawialiśmy z organizatorką. Powiedz, czy dałoby się odnosić sukcesy w siatkówce plażowej, nie będąc wcześniej, nie trenując wcześniej takiej siatkówki halowej? Myślę, że tak, bo to zupełnie dwie inne dyscypliny. No w Twoim przypadku jeszcze był tenis. On też Ci pomógł? Tak, no ogólnorozwojówka, wiadomo, dużo daje od najmniejszych lat. Czyli koordynacja, szybkość reakcji, tak? Te rzeczy, które są też przydatne w tenisie. Tak, zaczynałam od 4 lat, a później to już jakoś poszło. Czyli teraz, bo jesteś jeszcze bardzo młodą dziewczyną, już tylko siatkówka plażowa? Nie, halówka. Plażówka tylko tak na lato, jako rozrywka. Dobra zabawa. Czyli rozumiem, że w tej chwili jeszcze nie wiesz, gdzie będziesz grać, ale zamierzasz dalej grać w hali. Tak, zamierzam dalej kontynuować, tylko teraz będzie ciężko ze znalezieniem klubu, bo matura w tym roku, trzeba się skupić na nauce, ale mam nadzieję, że dalej dam radę. No ale ten tur jeszcze będzie miał 5 swoich edycji. Wy jako no, faworytki, już teraz liderki rankingu, chyba będziecie musiały poświęcić jeszcze kilka weekendów, prawda? Tak, z tym nie ma problemu. Jeżeli będziemy mogły przyjechać na wszystkie, to będziemy jeździć. A kto tutaj wydaje się takim najtrudniejszym rywalem jeszcze przed Wami? No jak na razie gramy z półfinał z koleżankami z Golubia. Na każdym turnieju są bardzo zacięte mecze z nimi. No i jest kilka nowych par, które nie wiemy jak grają. Wy tu jesteście mniej więcej od godziny 9:00. Gracie z takimi małymi przerwami. Powiedz, czy udaje się te przerwy wykorzystać tylko, nie wiem, na opalanie, czy też udaje Wam się troszeczkę przenieść gdzieś trochę dalej i zobaczyć kawałek na Wrocławie? No, grałyśmy do tej pory 2 mecze, teraz jest bardzo długa przerwa, ponieważ chłopcy grają na 2 boiskach i musimy czekać 3 godziny. No jest to na pewno męczące w takim słońcu, nawet nie chce się ruszać nigdzie. Jest ciężko. Ale macie, zdaje się, możliwość skorzystania z basenu, z inowrocławskiej termy. Być może to trochę pomoże, zrelaksuje Was? No, bardzo możliwe, ale my wolimy to wykorzystać na po turnieju już na relaks. Czyli po turnieju zapraszamy do inowrocławskiej termy, na basen odkryty i oczywiście do parku solankowego. Dziękuję bardzo. W kategorii Open mężczyzn para Łukasz Blamowski i Rafał Szopiński również zwyciężyła po raz trzeci z rzędu. Łukasz, wspólnie z kolegą jesteście liderami rankingu jak do tej pory po 2 rozgranych turniejach i w tym też jesteście faworytami. Powiedz, jakby skąd się wzięliście w siatkówce, bo podejrzewam, że no macie jakąś swoją już historię również, nie tylko siatkówki plażowej. Tak, na co dzień gramy w siatkówkę halową, w sumie w trzeciej lidze, no, amatorskie granie, a w lato właśnie lubimy pograć trochę na plaży, trochę rozrywki, fajna atmosfera, w słoneczku poopalać się. Tak. W trzeciej lidze, czyli gdzie? W trzeciej lidze, ja gram w Nakle, w trzeciej lidze, a kolega grał w Chełmży, trzecia liga. Też obecnie w tej samej lidze graliśmy, ale w przeciwnych zespołach. No właśnie, to powiedz w takim razie, co decyduje, że w tej plażowej się odnosi sukcesy, bo niekoniecznie trzeba być zawodnikiem, nie wiem, z ekstraklasy czy z pierwszej ligi, żeby wygrywać. Tak, tak, przede wszystkim tutaj w plażówce technika. Liczy się no, sprawny nadgarstek, spryt przede wszystkim, żeby zagrać miejsce, w którym po prostu nie ma przeciwnika. Dużo widzieć trzeba, tak bym to powiedział. A wy jako para jesteście już jakby od dawna razem, czy tak skrzyknęliście się przy okazji tego turu? Gramy w sumie, w zeszłym sezonie też graliśmy, to jest drugi rok, gramy wspólnie. Traktujemy to jako dobrą rozrywkę, tak poza pracą, żeby wyrwać się gdzieś na weekend, odpocząć, zrelaksować się i przy okazji coś ugrać. A jak oceniasz cały ten cykl i w ogóle pomysł zorganizowania czegoś takiego przed Mistrzostwami Świata? Bardzo podoba mi się pomysł, jest bardzo fajna atmosfera, dobra organizacja i fajne nagrody, konkursy, nie tylko właśnie osoby, które grają mogą coś wygrać, a także osoby, które oglądają nasze mecze i kibicują nam. No turniej ma przynajmniej z założenia także zachęcić mieszkańców różnych miejscowości w Kujawsko-Pomorskim do tego, żeby się w ogóle siatkówką zaraziły, być może pojechały chociażby do Bydgoszczy na Mistrzostwa Świata, prawda? Tak, tak. No i chyba się udaje. Wszystko wygląda bardzo dobrze. Ludzie przychodzą chętnie, oglądają mecze, przy okazji wygrywają te bilety.
Także myślę, że fajnie to wszystko jest zorganizowane. A wszystko wygląda bardzo dobrze, przede wszystkim dlatego, że są też dziewczyny, prawda? Tak, tak, nie da się ukryć. Dziewczyny są bardzo zgrabne przede wszystkim, no i ładnie grają. Może to się wszystko podobać. No jesteście liderami, to zobowiązuje. Dwa wygrane turnieje. Jak sądzisz, dlaczego tak znakomicie wystartowaliście? No, złapaliśmy dobry rytm od jakiegoś czasu. Powiedzmy, że złapaliśmy dobrą formę. No i staramy się to utrzymać. Gramy swoje, dążymy do celu. Czy takie zwycięstwa jakby budują taką pewność siebie, czy bo podejrzewam, że jak przystępowaliście do turnieju, to tak nie bardzo wiedzieliście, jak wam pójdzie, a teraz no chyba no, wszyscy patrzą na wasze mecze i liczą, że to jednak wy będziecie kolejne kroki do przodu robić. No tak, nie ukrywam, tutaj wiele par jest takich, że nie znamy, nie wiemy jak grają, trzeba się przyjrzeć najpierw, ocenić ich grę, taktykę swoją ułożyć jakąś, no i staramy się robić swoje po prostu, czyli grać najlepiej jak potrafimy. Czyli no Wrocław to jest miasto, które odwiedzasz pierwszy raz, czy już tutaj byłeś? Gramy tutaj w lidze amatorskiej, też na sali, także odwiedzamy od czasu do czasu to miejsce, no i podoba nam się tutaj, jest bardzo przyjemnie. No to te boiska tutaj z piasku są właściwie tak na granicy Parku Solankowego, udało się wam już tam dostać, czy jeszcze nie? Nie, jeszcze nie byliśmy. Także zapraszamy do korzystania. Dziękuję. Na najlepsze pary siatkarek i siatkarzy czekały pamiątkowe puchary, dyplomy oraz medale. Ponadto wszyscy uczestnicy otrzymali bezpłatne wejściówki do Inowrocławskiej Termy.